Pokój dobro. Tu Hotel Foxtrot Tango Echo. Witam wszystkich entuzjastów Mesztasztika. Dzisiaj ciąg dalszy odcinka o stacji pogodowej. Mianowicie pokażę, jak połączyć Helteka wersję trzecią lub drugą z popularnym czujnikiem temperatury i ciśnienia BMP 280. A kto by chciał mierzyć jeszcze wilgotność i temperaturę i ciśnienie, to zalecam kupić BME 280. No to lecimy z czołóweczką. To dzisiejsze zadanie będzie polegało na połączeniu czterech kabelków. I tak, pierwsze z góry gniazdo VCC, żółtym kabelkiem łączę z wyprowadzonym na płytce prototypowej zasilaniu 3,3 V. Jest to kolejno drugie i trzecie gniazdo dołu po prawej stronie. Drugie złącze, czyli masa, czarnym kablem łączę z masą Helteka, czyli pierwsze gniazdo na dole po prawej. I ten schemat zasilania obowiązuje zarówno dla Helteka wersji trzeciej, jak i wersji drugiej. Pozostały nam jeszcze gniazda SCL i SDA. I w dokumentacji dla Helteka drugiego wyprowadzenie dla SCL ukrywa się w gnieździe pod numerem 22, zaś SDA w gnieździe pod numerem 21. Niestety po zlutowaniu i uruchomieniu modułu telemetrii w Mesztasztiku danych z czujnika nie było widać, więc pomyślałem, szkoda, trzeba będzie specjalnie do stacji pogody kupować trzecią wersję Helteka. Trochę droższą. No, że pieniędzy szkoda, postanowiłem troszkę poszperać w temacie i okazuje się, że można czujnik podpiąć do tych gniazd, ale dedykowanych dla wyświetlacza. O tutaj. Więc trzecie gniazdko z czujnika SCL niebieskim kabelkiem łączymy z białą płytką Helteka, dokładnie w gniazdo o numerze 15, zaś czwarte wyprowadzenie SDA z czujnika zielonym kabelkiem możemy połączyć z gniazdem numer 4 na białej płytce. Oczywiście jest to schemat połączeń dla Helteka wersji drugiej, tej starej, dla mnie lepszej, bo tańszej. I w aplikacji Mesztasztik w module telemetria możemy włączyć pobieranie pomiarów z czujnika, łącznie z wyświetleniem na ekranie. Z Heltekiem wersji trzeciej, pomimo iż od razu czujnik zadziałał, znaleźć gniazdo, gdzie to można było wlutować, nie było łatwo. Wersja trzecia jest droższa, więc dokumentacja też taka bardziej wypasiona. Mega dużo opcji, ale SLC i SDA nie ma zaznaczonego. Dlatego ciągle wolę Helteka wersję drugą, dla biedoty. Przynajmniej jaśniejsza dokumentacja jest taka dla pospólstwa. Dobra, by was nie trzymać. Na czujniku trzecie gniazdo oznaczone SCL, które przez mojego pomocnika dostało niebieski kabelek, lutujemy złącze 42 o znaczeniu MTMS. Zaś czwarte gniazdo z czujnika, oznaczone jako SDA, poprzednio na filmie z wylosowanym zielonym kabelkiem, lutujemy z białą płytką w gniazdo 41 o znaczeniu MTDI. Co znaczy MTDI i MTMS? Nie wiem, nie pytałem. Dobrze, czujnik pięknie zlutowany, połączony z białą płytką w wersji drugiej czy trzeciej. Teraz szkoda to tak na dworze zostawić. Wilgoć, ron, szać. Taka moja sugestia jest, by to maznąć jakimś lakierem do elektroniki. Ale oczywiście nie zalepiając samego czujnika. To będzie taki metalowy prostokącik z malutką dziurką. Na niego uważajcie. No i tak sobie myślę, że dobrze by było zrobić dla czujnika jakiś daszek nad głową, by go śnieg nie zalepił lub deszcz nie utopił. Teraz jest moda na wydruk 3D, to może nawet milej to dla oka będzie wyglądać, jak sobie sami taki domek dla czujnika i białego ustrojstwa wydrukujecie. Poprzedni odcinek z testami stacji pogodowej w górach wrzucę wam tutaj, po prawej stronie u góry ekranu. Trzymam kciuki za wasze stacje pogodowe i liczę, że będziecie mieli dużo satysfakcji. W końcu co samemu wykonane, to zawsze jakoś lepsze. Wyszedł fajny, zgrabny odcineczek. Ja dziękuję wam za lajki i komentarze i do usłyszenia na pasmach.